339, projekt grupy radnych w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do projektu zadania inwestycyjnego. Referentem jest pani Karolina Markowska. Bardzo proszę. Więc tak, te dwie uchwały, czyli 339 i 340, będziemy rozpatrywać łącznie. Z tym, że tak naprawdę w pierwszej kolejności proszę Państwa wszystko jedna do 340, bo tak naprawdę logicznie jest pierwszą uchwałą. W skrócie o tych uchwałach chodzi o to, aby w 15 latach czekania załatwić w końcu problem Łukowica, czyli zrobić raz a dobrze i w końcu do końca w ogóle remont tej koszmarnej ulicy. Więc zaczynając od druku 340, bo tak będzie lepiej omawiać, możemy głosować jak jest krótkowe, tylko od tego zacznę. Najpierw w ramach zadań powierzonych, których udało się jeszcze wynaleźć jakieś, powiedzmy, wolne środki, chciałabym zwiększyć zakres pieniążków, które są przeznaczone na projekt i uzyskanie decyzji z RIT z 25 na 61 600, dlatego iż tam potrzebne są, jak pewnie wiecie, wszystkie badania terenu i tym podobne rzeczy, które niestety są już drogie. Więc tutaj ta jakby kasa na projekt po prostu musi być większa, bo inaczej za 25 tysięcy tego nie zrobimy. A drugie zdanie, druga uchwała mówi o tym, że też pewnie się już zorientujecie, że teraz wszystkie takie większe inwestycje wieloletnie muszą się znajdować w wieloletnim planie finansowym, aby pokazać, że Rada przygotowuje kontynuację jakąś logiczną w danej inwestycji. Stąd na lata 2013 wpisujemy właśnie ten projekt, który tutaj chwilkę wcześniej zwiększyliśmy, tą kwotę. A lata 2016 i 2017 to są realne lata, kiedy dopiero są wolne środki. Przeznaczamy po 500 000 na realizację tych ulic, ponieważ remont jest określony na około 1 000 000. Przy czym ta realizacja dojdzie do skutku wcześniej, nie w 2016-2017 roku, ale myślę, że to już dopiero pan Dominik powie, bo to już by było jego zasługa, gdyby doszło do wcześniejszej realizacji. Więc to może tak tylko powiem, że to zależy od tego, że uda się w tym roku projekt złożyć wniosek o ZRID. No jeżeli tak, no to ja się cały zarozumiałem, że w budżecie na przyszły rok, jeżeli będzie posłana kwestia gotowa, będę się starał i pewnie mi się uda, tutaj powiem, co się udaje. Więc nie mam powodów przypuszczać, że w przyszłym roku, żeby nie wyszło, wprowadzić środki finansowe na wykonanie tej przebudowy. Tak jak podkreślam na następnej sesji, kiedy będziemy mieli przebudowę kompleksową tej drogi łącznie z podbudową, badaniami geologicznymi i ze wzmocnieniem gruntu, więc drogi załatwiona. Tak, oczywiście. No jest to ta procedura, która w sposób taki najbardziej kompleksowy pozwala na wykonanie tego zadania, bo można rozbudować, można rozciągnąć zgodnie z interpretacją. Z interpretacją Naczelnego Sądu Administracyjnego również o inwestycje przyległe, więc możemy wziąć na przykład miejsca parkingowe na tą decyzję, co pozwala na rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tego? Więc podsumowując, to oddam Państwu głosowania za to. Ja też. Jeszcze jakieś głosy do dyskusji? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Druk nr 340. 340. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto trzyma się od głosu? Więc kto jest za, że Rada przyjęła projekt uchwały za projekt 340? Czyli to jest 340. Druk 339. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Kto znaczy, że lepsze projekt uchwały, jak jest druku 330.